ona dzisiaj to wszystko, dziękuję bardzo. Iza jest bardzo zdenerwowana. Napisała kilka SMS-ów do Gabrysi, ale nie dostała od niej żadnej odpowiedzi. Bardzo martwi się o koleżankę. Co, panią? Możemy porozmawiać? Oczywiście, słucham. Bo ja pani wcześniej nie mówiłam, ale Gabrysia nie przyszła na lekcję przez Rosalię i Klaudię. One przyniosły jakieś stare graty i śmiały się z niej, że jest biedna. I co, i dlatego Gabrysia nie przyszła? Tak, ona się bała, że cała klasa się z niej wyśmieje i nie chciała tu w ogóle przychodzić. Dobrze, a gdzie ona teraz jest? No właśnie nie wiem, ja napisałam do niej kilka SMS-ów, ale ona mi w ogóle nie odpisuje. Dobrze, spokojnie. Spróbuję jeszcze zadzwonić, dobrze? Dobrze. Czy ona nie odbiera? Dobrze, poszukajmy jej. Może gdzieś jest dobrze, w szkole. Może jest w łazience. Nastolatka żałuje, że zostawiła przyjaciółkę samą. Obawia się, że załamana Gabrysia mogła sobie zrobić krzywdę. Spokojnie. Nie ma jej tutaj. Przywalimy się naprawdę o nią martwię. Poszukamy ją w radiowęźle. Jak jej nie będzie, będziemy szukać. Ja do niej tyle SMS, ona mi dalej nie odpisuje. Iza, spokojnie, na pewno ją znajdziemy. Gabrysia! Gabrysia, czemu mi nie odpisywałaś? Wiesz, jak się o ciebie martwiłam? Przepraszam. Gabrysia. Dlaczego płaczesz? Co się stało? Nic, nie ważne, zaraz mi przejdzie. Ja już powiedziałam pani Gruszce, że Rosalia i Klaudia ci dokuczają. Powiedz prawdę. Ja nie wiem, dlaczego one mi to robią. Przyjaźniłyśmy się, a nagle wczoraj zaczęły się na mnie wyżywać. Gabrysia, obiecuję ci, że porozmawiam z nimi. One chyba były złe o to, że to ja wygrałam ten konkurs i dostałam ten tablet. Dobrze. Chodź do pokoju nauczycielskiego i tam spokojnie porozmawiamy. Nie, ja już nigdy stąd nie wyjdę. Nie chcę być pośmiewiskiem. Ale nikt się z ciebie nie śmieje, Gabrysia. Gabrysiu, przecież nie będziesz tutaj siedziała bez przerwy, tak? Chodź. Chodź, pójdziemy tam, uspokoisz się. A ty proszę znajdź Klaudię i Rosalię i przeprowadź się do mnie. Dobrze? Dziękuję. Gabrysia ma nadzieję, że Barbara Gruszka pomoże jej w rozwiązaniu sporu z koleżankami. Proszę. O co chodzi, pani profesor? Gabrysia coś pani na nas nagadała? Nie. Poprosiłam was, żebyście wyjaśniły mi, co was poróżniło z Gabrysią. Nic, przecież wszystko jest okej. Klaudia, proszę cię, przestań kłamać. Przecież ja wiem, że dzisiaj chciałyście upokorzyć Gabrysię przed całą klasą. Wcale nie. My chciałyśmy jej tylko pomóc. Bo widziałyśmy, jakie ma ohydne mieszkanie i dlatego jej przywiozłyśmy kilka rzeczy i to wszystko. Ja niczego od was nie potrzebuję i prosiłam was, żebyście nikomu nie mówiły o tym, jaką mam sytuację. A wy to zrobiłyście i ty na dodatek po chamsku. Tak, jasne. Jesteś po prostu niewdzięczna. Dziewczyny, uspokójcie się. Ja też mam wrażenie, że tak naprawdę to nie chciałyście pomóc Gabrysi. Tak, proszę panią, bo dziewczynom chodziło o ten głupi konkurs. Miały problemy do Gabrysi, że to ona go wygrała. Dobra, no bo prawda jest taka, że Gabrysia nie zasłużyła na ten tablet i wygrała go tylko dlatego, że jest biedaczką. Przepraszam, ale chyba teraz zapędziłaś się za daleko. Nie uważasz, tak? W ogóle jak możesz coś takiego mówić? Jak chodzi o ten tablet, to ja go mogę dziewczynom oddać. Niech mi tylko dadzą święty spokój. Nie, niczego nie będziesz oddawać, proszę. A was zapewniam, że Gabrysia wygrała go sprawiedliwie. Po prostu jej ulotka była najlepsza. Natomiast wasze zachowanie jest niedopuszczalne. I proszę mi natychmiast przeprosić Gabrysię. A niby za co? Za to, że sprawiłyście jej przykrość. Ja nie zamierzam jej za nic przepraszać. Czy ty chciałabyś, żeby ktoś potraktował ciebie tak, jak ty potraktowałaś Gabrysię? No dobra, przepraszam. Ja też. Dziewczyny, ja naprawdę nie wymagam, żebyście się przyjaźniły. Ale powinnyście się przynajmniej szanować i nie robić sobie na złość. Oczywiście wy dostajecie uwagi. Możecie iść. Do widzenia. Do widzenia.